Kiedyś dzieliłem się z kimś swoimi obawami dotyczącymi mojego życia, mojej przyszłości, też obawami dotyczącymi moich słabości, mojego niedomagania w wielu kwestiach. I bardzo mnie uderzyły słowa, które wtedy usłyszałem, że no, nie zapominaj, że Pan Bóg zna Twoje życie, że Pan Bóg zna Twoje uwarunkowania. Pan Bóg wie, w jakiej rodzinie się wychowałeś, wie, co jest w tobie dobrego, silnego. Pan Bóg wie, gdzie jesteś zraniony, gdzie jesteś słaby, gdzie nie domagasz. Pan Bóg zna twoje życie od samego początku. I tak mnie jakoś zainspirowało to słowo dzisiejsze, które mówi o tym, że Pan Bóg zna życie Samsona od samego początku. On jest jeszcze wcześniej, zanim jego matka go poczęła. To Pan Bóg już mówił o Samsonie. On przyszedł i mówił do matki Samsona: poczniesz. Czyli jeszcze Samsona nie ma, jeszcze nawet nie jest embrionem małym, a Bóg już wie o nim, już wie. On zacznie wybawiać Izraelitów z rąk Filistynów, więc już Pan Bóg zna jego życie. To jest niesamowita świadomość, że jest ktoś, kto cię tak zna, kto zna cię lepiej od ciebie, kto wie więcej o tobie, kto wiedział już o tobie, zanim ty się jeszcze począłeś, on już znał całe twoje życie. To jest naprawdę dobra nowina, że Pan Bóg nas zna, zna nasze uwarunkowania, zna naszą historię i nas prowadzi właśnie jakby dostosowując swoją łaskę do naszej historii.